Hej kochani! Cześć! Jestem dzisiaj z Hanią z Benefitu, to jest mój gość specjalny dzisiejszy. Zgadliście na Instagramie oczywiście, kto mnie odwiedza, no bo chodzi o brwi. Dzisiaj chodzi o brwi. Robimy instatest z Instagrama, będziemy testować, czy triki z Instagrama działają. Specjalnie Ciebie ściągnęłam, bo jesteś National Brow Artist z Benefitu. Tak, więc jesteś... brzmi poważnie. Brzmi poważnie i jest to poważne stanowisko. Hania jest specjalistką od brwi. No i stwierdziłyśmy, że będziemy testować triki brwiowe i zobaczymy, czy w ogóle się sprawdzają. Specjalnie wybrałam takie, które jestem przekonana, że ich nie testowałaś. Wiesz co, pewnie nie i w sumie jestem bardzo ciekawa, bo ja się nie przygotowałam na nic, więc podejrzewam, że będą niezłe wpadki i pewnie będziecie mówili, o, to jest nasz number one artist, skąd ją wzięliście? Ale spoko, podejmuję wyzwanie. Jakby kto mnie obserwuje na Instagramie, to zna moje śmieszne wpadki, różne sytuacje, Karolina też się zna pod tym względem, tak. Na pewno będzie fajnie. Ja jestem świeżo po usłudze. Jeżeli nie wiecie, to w Benefit możecie, do Benefit możecie się wybrać. Ile teraz jest, macie 42 browary są, więc... 42 browary w Polsce. Na stronie macie pełną listę, jak będziecie na Sephora czy na Benefit Polska, macie pełną listę browbarów i tam możecie pójść na usługę taką, którą ja miałam teraz zrobioną, czyli regulacja, woskowanie. Widać, że ładnie jest wszystko elegancko. Zobaczcie, u mnie, bo miałam henne robioną, nie wiem, sama sobie robiłam chyba z miesiąc temu, więc czuję się tak... Czegoś tu brakuje. No. Ludzie się dzisiaj na mnie patrzyli na ulicy i myślą sobie, coś jest nie tak. Ja dzisiaj poprosiłam Hanię, żeby mi zrobiła ciemniejszą hennę. Mam też wywoskowane wszystko, tak. Wszystko wyrównane, także brwi są ideolo. Oczywiście po hennie one są takie ciemniejsze, tak. Ale wiesz, dłużej mi wtedy wystarczy. Tak, i tak to fajnie wygląda. Ale zobaczcie, nawet po hennie i tak trzeba trochę je wypełnić, więc no tak to wygląda. Natomiast i tak twoje brwi, no to myślę, że je lubicie, bo też Karolina mi zawsze mówi, że dostaje dobre komentarze. Tak, od kiedy jestem w Beneficie, Znaczy jestem w Beneficie, od kiedy przychodzę do was na brwi, kiedy moimi brwiami się zajęłaś, a to już jest 2,5 roku. Ale 2,5 roku już do Hani przychodzę, to moje brwi są lepsze. Można to na Instagramie zaobserwować. Przede wszystkim tutaj mam trochę wyrównane są. Wyrównane są, prawda. Uff, dobrze, są dobre, bo to wiecie, 2,5 roku. No, czuję tą odpowiedzialność na barkach. Okej, przejdźmy już do testów. Załóżmy nasze okulary, bo będziemy tu oceniać te filmiki. Czarne, białe. Haniu, przygotowałam tutaj 5 filmów. Wow. Będziemy te rzeczy testować i zacznijmy od pierwszego. W sensie obejrzymy 2 pierwsze, dobra. Bo chciałabym, żeby jedną brew zrobić w jeden sposób, drugi w drugą przygotować, bo chodzi teraz o brow prep. I oglądamy, kochani. Okej, okay, pierwszy sposób na brew. Na pewno już to widziałaś. Mhm. Klej szkolny. Robiłaś to? Nie robiłam tego. Jest trochę boję. Nie? No. Okej, klej na szczoteczkę. Na szczoteczkę mocno, wyczesujemy do góry. Mhm. I przyklejamy sobie te brwi do... I przyklejamy. To jak na mydło, tylko że klejem po prostu. Tak. No i później... A potem wypełniamy precyzyjną kredką. Aha, no tak maluję... Tylko wiesz co, nie będziemy się już bawić w wypełnianie, bo wypełnianie zrobimy inną metodą, ale chodzi mi o przygotowanie. Więc dobrze. To jest jedna metoda. Nieźle, co? A drugą metodę znasz. Mhm. No wiadomo, mydło. No tak, tylko my mamy jakieś takie klasyczne mydło, bo to jest takie specjalne. Nie, wiesz co, mydła już doszliśmy do tego, że firmy, które produkują specjalne mydła, to są po prostu zwykłe mydła. To są mydła, tylko nazywają to w ten sposób, bo to jest, słuchajcie, brwi to jest ogromny biznes. No. Tak, tak. Więc tak, zaczynamy i zaraz będziemy kontynuować, zaraz będziemy wypełniać brwi. Natomiast pierwsze 2 instatriki to są właśnie brwi na klej i brwi na mydło. Mam zwykły, taki nietoksyczny klej, to jest taki szkolny, który ma kolor, ale on, ten kolor znika. Okay. On jest dla dzieci też i zmywa się wodą, więc... Super, jest bezpieczny. Jest, twarzy, tak. Pamiętajcie, nie używajcie jakichś tam hardkorowych klejów. No i zwykłe, najzwyklejsze mydło. Widziałam też, że dziewczyny moczyły sobie po prostu mgiełką i dobrze ładują. Dobra. Na... Czyli co, jedną robimy klejem, drugą mydłem. Tak. Zbieramy dużo tego kleju. Co mówisz? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Ona tak naładowała dookoła, wiesz? Dobra, to jedziemy, opatrz. Ojej. Kiedy ostatnio miałam klej szkolny w rękach, to nie w podstawówce. No ja ostatnio z powrotem takim się zajmuję. Naklejanie różne, ja też nakładam ten klej. Dobra, ja jadę, słuchajcie. Akurat pachnie ładnie. I rzeczywiście ładnie pachnie. Pachnie. Klej. Okej, okay. Widziałam, że to jest dosyć duży trend właśnie brwi na klej. Na pewno drag queens na przykład, oni tak sobie przyklejają często włoski, jak mają je za bardzo, wiesz, takie męskie, sztywne. Tak. No to na klej wiadomo, że to można fajnie sobie trwać do jakiejś mocniejszej stylizacji. Ale powiem wam, że... Nigdy tego nie robiłam pierwszy raz. No ja mam łatwiej, bo mam faktycznie po serwisie. Tak, no ja mam, słuchajcie, rzeczywiście, szef z dziurawym butach chodzi, jakby dla mnie to jest teraz czas na serwis. Ale jest biały, jest, zostawia białą tak, powłokę. Tak, to zostawia. I tak ma być? Wątpię. Chociaż... Zobaczcie, że na przykład u mnie widać, że troszeczkę ta brew, gdzie nałożyłam klej, jest taka rozjaśniona, więc rzeczywiście nieco to pobiela. Myślę, że to jest widoczne. Widzisz trochę u siebie też? Tak. Zobacz, nawet na ale u ciebie jest mniej. U mnie jest więcej zdecydowanie tego kleju. Też masz inną gęstość włosków, więc to też jest od tego zależne. No i wiesz, ja mam świeżo hennę, tak, bo hennie się osadziło.
Tak, tak, tak. Ale wiecie co, tak szczerze mówiąc, jak nie macie żelu do brwi w domu, albo mydła, chociaż mydło każdy ma, chyba że nie w kostce, to myślę, że całkiem niezły sposób. Zajrzyjcie, zobaczymy jak zasnie, ale póki co wydaje mi się, że ta krew wygląda w porządku. I tak widzę, że te kostki są uklepane i przyklejone jakby do... Właśnie, zajmijcie potem z tych szczoteczek ten klej od razu, bo widzę, że... No, on od razu mocno się, mogła być narazową wziąć. Kurczę, rzeczywiście przyklejone są, pokażę wam z bliska. Widzicie, jest przyklejone. Aha. Ale się... I zaczyna zasychać. Co to za moje paznokcie? Nie wiem, zdążę. Tak, ja też sobie może zrobię to samo, żebyście mogli zobaczyć... O. Widać. Widać, co chodzi. Tak. No, jest to bardzo szybki sposób. Szyże szybki, są uklepane. Zaraz zobaczymy, jak będziemy wypełniać, czy się łatwiej je wypełniać, czy nie. Ciekawe. No. Dobra, drugi sposób na mydło. Na trzy czas. Tyle razy miałam to spróbować, a cały czas wiesz. Włożymy mydło. Wezmę inną szczoteczkę. O właśnie, dobry pomysł. Myślę, że to wiesz, żeby nie było wątpliwości, że coś tam się mieszało. Teraz wezmę inną szczoteczkę od kredki i widziałam dziewczyny po prostu. One dużo tego nakładają. To jest też takie bardzo instagramowe. Akurat ja lubię takie filmiki oglądać. Też, jak jest takie zbliżenie i to jest takie, wiecie. Tak się wręcz nabiera. Tak, dużo tego nabierają. Nie wiem jak dużo, ale naładowałam tutaj. Dużo, po prostu dużo. Po prostu dużo. Po prostu dużo. Okej, okay, i lecimy z drugą brwią. Nakładam, może jeszcze sobie spryskam trochę. Kurczę, jest bardziej mokre niż ten klej. No i wiem, że wiele osób, które zajmują się makijażem, właśnie tą metodę lubi. Trzeba pamiętać, żeby wytrzeć nadmiar ze skóry. Nad brwią. No ale sama Niki Tutorials używa tego właśnie, żeby swoje włosy, mimo że ma mało włosków, zawsze ona podkreśla, tak, żeby je ułożyć i one później lepiej wyglądają, jak się pomaluje produktem na tym. No powiem wam, że dla mnie to jest od razu lepszy sposób. Od razu widzę, że te brwi... Lepszy niż klej? Tak. Na pierwszy rzut oka, tak. Bo w ogóle bardzo mało musiałam tego nałożyć. Mhm. Właściwie ja już nie dokładam. Ale też musicie zwrócić uwagę, że każdy ma inną gęstość brwi. Jakby moje naturalnie nie są duże, są delikatne, więc wtedy też ilość produktu, którą trzeba nałożyć, jest mniejsza. Tak, tak, więc to zależy. Jak macie gęste brwi, to podejrzewam, że troszeczkę mocniej trzeba będzie to nałożyć. Ale powiem wam, że nawet jak sobie patrzę w tym twoim pięknym studio, bo w ogóle jestem pierwszy raz u Karoliny po remoncie, to po remoncie, no remoncie. No po remoncie, no, jest to tak pięknie, prawda, 10 na 10, więc... No wiesz, to Darka zasługa, wiesz, on kocha takie rzeczy robić. Tak, Karolina jest... na pewno podlinkuje ten film, tego vloga. To jest ten moment. A ty też brwi dobrze wyglądają, wiesz, to nie widzę, że masz produkt. Spoko. Mam wrażenie, że ja mam bardzo dużo produktu teraz. Tak. Widać to. I na czego też to jest rzeczywiście widoczne. Bardziej mi się podoba na mydło. Aha. Na klej czuję, że są sklejone, ale wiesz co? Ja bym, nie wiem czy można, ale jakby na klej nałożyć później, czy będzie długo widać? Można spróbować też. Tak po, naprawdę... wiecie, po malowaniu. Po malowaniu. Cieniem na przykład. Tak. Nie wiem jakby to zadziałało, ale spoko. Jest ogólnie... Są usztywnione. Lubię usztywnione włoski, bo wiem, że nigdzie nie pójdą. To prawda. I to jest teraz, no brwi na mydło to jest ogromny trend. Jakbym miała wybrać teraz jeden największy, no to tak. Sami powiecie zresztą, jak oglądacie ogólnie Instagrama, YouTube'a, że brwi na mydło to jest ogromna popularność. Ale widzę, że klej się bardziej osadził i widać ten klej. Na... Tak. Ja wam pokażę jedną i drugą brew. Tutaj mam na klej, więc widzicie, że jest więcej. Na mydło zdecydowanie mniej jakby produktu tak, się osadziło. Ja sobie to samo i mam tutaj na klej, a tu mam na mydło. No, jak dla mnie lepiej wygląda ta brew na mydło. Jakby patrząc z bliska, użyłabym mydła kleju raczej tak, raczej nie. Poza tym nie mam nawet takiego kleju w domu. No, ale chciałabym go specjalnie kupić. Klej do brwi. Za 2 złote. Dobra, słuchaj, mamy kolejną rzecz i myślę, że to też był wielki trend swojego czasu, teraz już nie. I co to, jest to malowanie sobie jednej brwi. No to jest po prostu moje nie wiedziałam, że będzie coś takiego. Ale musiałam, myślę, że szukałam wczoraj tego filmu 40 minut, bo to było modne, wow, słuchajcie. Ale się przygotowałaś. Tak, przygotowałam się, bo to było modne jakiś czas temu, teraz już nie. Natomiast malowanie właśnie symetrycznych, bardzo symetrycznych brwi. Co wiem, że jesteś przeciwnikiem, bo brwi nie są idealne. Tak. Ogólnie jest tak, że brwi to są siostrzenie bliźniaczki i czasami jesteście mega zestresowani, że one nie są idealnie równe. Wiadomo, dążymy do tej symetrii, ale ja to często powtarzam, żeby po prostu wyluzować. Jeżeli masz trochę krzywo, prawdopodobnie widzisz to tylko ty, nikt inny, więc oczywiście dążymy do symetrii, ale z takim luzem, bo nie ma co się stresować. Poza tym jest tak, że chyba w jednej brwi zawsze jest więcej włosków, czyli inaczej się układają. Ja bardziej lubię malować jedną moją brew, w drugiej nie lubię. No to praktycznie każdy tak ma. Nikt mi nigdy nie powiedział, że dwie brwi lubię malować tak samo. Dobra, słuchajcie, oglądamy filmik i zobaczymy, o co chodzi w tym triku. Jedna już to wcześniej widziałam. Tu jest jedna brew duża, druga mała. Tak. Okej, brwi mamy już przygotowane, no i teraz wydzielamy. Wiadomo, no to jest to, czym się zajmujesz na co dzień. Tak, no to jest ważne, ale widzicie, to jest właśnie mega proste, żeby zrobić to w domu. Ta dziewczyna to spoko pokazuje tutaj. Aha, tylko pominęła chyba środek. No ale my to bym dobra, ale zobacz, jak to robi. Robi takie... duże. Patrz, no tak. I łączy to. I teraz chodzi o zblendowanie środka, żeby mieć efekt ombre. Okej. Co o tym sądzisz? Nie chciałoby mi się patrz, w ogóle... Patrz, korektor na środek.
No zrobimy to, ale uważam, że to szkoda czasu twojego, jakby wiesz, tak na co dzień. Szkoda produktu. No, jest trudno, faktycznie, jest bardzo trudno. Że tą symetrię, ale szkoda tak, szkoda produktu i dużo czasu. Natomiast no, to są takie instatesty, bo mega popularne rzeczywiście to było, że malujesz jedną i taka jesteś, wiesz, śmieszna trochę jak oranku. No dobra, no to wiemy już o co chodzi, wiemy co mamy zrobić. Mamy namalować sobie jedną brew i wyblendować środek, żeby mieć ombre takie tak, przejście. Tak, 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 to chyba do tego kabrał, co? Ja mam 2,5, a ty? Też mam 2,5. A no to będzie mieć ten sam kolor. Więc tak, ona sobie wydzieliła... A, zrobiła to, słuchajcie, jak to zrobić? Pokażę siebie. Ogólnie przykładamy coś prostego, może być kredka lub trzonek pędzelka jak na filmie. I tutaj od tej kości przynoszę... Pierwszy punkt, widzicie? Od tej zawsze to jest ta kosteczka. A, kość, a nie, bo zawsze tak. Kiedyś była moda, żeby robić od zewnętrznego tego, tylko każdy ma inną szerokość nosa. Zobaczcie. I później nagle się robi rozjechać. Tak, jakbym zrobiła sobie od płatka nosa, to od razu ta brew byłaby automatycznie dalej, więc zależnie od kształtu lepiej to wyznaczyć od tej kości przyniosę. No i tak mam tutaj, tak jak mi zrobiłaś dzisiaj. Tak, 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 no ty masz perfekto. Potem drugi punkt, ona tego nie wyznaczyła, ale my pokażemy. Patrzymy na wprost, przykładasz coś prostego, kącik nosa, środek źrenicy i tutaj. I to jest ten drugi punkt, tak zwany liftingujący. W ten sposób, tak, dokładnie. I zakończenie. Zewnętrzna część nosa, zewnętrzny kącik oka i tutaj. I ta brew przeważnie u ludzi jest troszeczkę za krótka. Ja tam jakoś w miarę daję radę. To ja mam dzisiaj wszystko idealnie przez to... Nieźle. Przez to, że dzisiaj... Ale no tak to wygląda, więc to jest tak zwany brow mapping, my to tak nazywamy. Możesz to zrobić sama w domu, wyznaczyć. Nie jest to w żaden sposób trudne, a rzeczywiście ułatwia makijaż. To jest też bardzo znane te trzy punkty w brow barach. Jak wpadniecie, to każdy wam to szybko to doradzi, więc... Okay. Ale widać ten klej teraz, zobacz. Tak, widzę klej, jest biały. A bydło nie widać, więc bydło jest spoko. Tak. To co? Teraz rysujemy i znaczy najpierw musimy narysować sobie te kształt, a tak, kształty, tak, ona dookoła, a później musimy je połączyć. Tak, żeby było troszeczkę bardziej no widoczne, a mamy jasne kredki. Złamam kredkę. Na jak się za dużo wysunie, to... Na kleju złamam. A na kleju, no tak. Ale trudno się maluje na tym kleju, wiesz? Bardzo, jest bardzo trudne. Nie podoba mi się to. Nie. Także klej chyba tylko dla drag queens rzeczywiście, jak muszą sobie, wiecie, porządnie... Przyklepać te włosy. Albo jak ktoś ma naprawdę oparte te włosy. Tak, tak. Ale mydło wystarcza, naprawdę. Prawda. Mydło albo noże lub trwalające, ale ta metoda na mydło jest bardzo popularna. Ja w ogóle bardzo lubię ostatnią metodę, że najpierw sobie przejeżdżam żelem i później wypełniam produktem. I to jest naprawdę spoko, bo wtedy masz przyklepane te włoski i w sumie już jakiś tam kolor nadany i trochę wypełnione, więc nie nakładasz tak dużo produktu. Ale na mydło mi się marzy. Słuchaj, marzy mi się kredka. Na kleju mi się kredka... Ale też się marzy kredka. No, na kleju mi się kredka nie marzy, ale na mydle mi się marzy. Prawda. Więc tutaj też są minusy. Są. Nie jest to doskonałe, ale myślę, że na pewno też kwestia wprawy po prostu, żeby wiedzieć, jaki produkt z tym dobrze działa. Natomiast, no... Marzę się. Nie jestem zadowolona z tej malowania. To co, ja łączę. Dobra, to ja też łączę, słuchaj. Jezu, nigdy tego nie robiłam i będziemy wyglądać idiotycznie. Będą z tego memy. Nie, żartuję, na pewno nie będzie. Jezu, ja nawet nie będę tego równo połączyć. Jak coś, to ci pomogę. Naprawdę, Hania. O Jezu, ale zobaczcie, jak ja mam... Klocek Lego. Widzisz to? No i wiedzieć nie to wygląda. No, głupio. To co, teraz musimy to wypełnić pomadą? Czy... Dobra, dajemy kredką. Kredką? Tak. Ja użyję pomady, wiesz, bo ja nie umiem na tym mydle malować. Dobra. Muszę tam. Ja mogę jeszcze też dołożyć pomadą, chociaż... Mam dwójkę pomadę i wezmę sobie pędzelek. Pomadą na pewno szybciej się wypełni. Mam nadzieję. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Potem mi podsyłają. No. Taka praca, słuchajcie. Ja to jest taka właśnie praca. Jak pytacie, co robię, to. Skupiasz się w internecie. No. Jak potem pokazać taki film na przykład mamie? Moja mama jest przyzwyczajona, na szczęście. Prawda. Haniu, czym ty się tak naprawdę zajmujesz? Jaki jest twój zawód? No, wiesz. Nie, czasami jak rzeczywiście z kimś odbieram, czym się zajmuję, to... Ciężko to wyjaśnić. Ja powiem ci, że mam, tutaj gdzie mam mydło, to mam teraz bardzo dużo, mam wrażenie, jakby mi się wszystko skleiło pomadą, tak dużo produktów. Nie podoba mi się tak, jakby jeszcze na wideo może tak nie widać, ale na żywo... To jest bardziej pod zdjęcia, ale na co dzień to nie będzie fajne, słuchajcie. Na co dzień to nie będzie fajna metoda z tym mydłem i z klejem. I teraz chyba, że całą brew po prostu, nie? Tak, wypełniamy całą brew i wypełniamy ten środek, żeby go później wyblendować. Ale wiesz, co się u mnie dzieje na przykład tam, gdzie nałożyłam klej? Ogólnie to też się może zdarzyć. Jak teraz nakładam kredkę, to już mi wypadło kilka włosków.
Raczej to nie jest też powód, to spoko jakby. To raczej też nie jest taki powód, że ten klej jakoś mega źle funkcjonuje, tylko że pod wpływem teraz nacisku te włoski jakby trochę puszczają. Ale to też jest tak samo jak włosy na głowie, tych brwi jakaś tam wypadnie, więc plus. Natomiast rzeczywiście to widzę. No jak wiesz, jak ktoś ma, jak ktoś uważa na każdy włosek i to lepiej, każdy nie włosek nie róbcie tego lepiej moim zdaniem. No. Bo przy mega... Kaja mówi poważne rzeczy z niepoważne. Tak, to prawda. No cóż, wiedziałam, że będzie śmiesznie, no tak. Widzę, że nie wypełniłeś tak za bardzo środka. Już zobacz, jak teraz to jest dobry kąt, widzisz? No. To wiecie, co mi się wydaje, że z tym mydłem to też byłoby bardzo spoko, bo ja teraz jednak wypełniam powiedzmy całą brew, jakbym uzupełniła bardzo delikatnie, czyli domalowała tylko tak, kilka pojedynczych włosków, a niekoniecznie całość. No, i też to też tak widzę u dziewczyn na Insta, że w ten sposób wypełniają, to jest no mega, mega fajne. Okej, okay, teraz on co nas robi? Przepraszam, jakby... To jest Unibrow. Unibrow, naprawdę. Co ta dziewczyna zrobiła, to wyblendowała sobie... blendowała tak, to trochę, tak. Tutaj sobie, no tak, bo jakby kredkę też możecie rozcierać, to nie tylko musi być... Ale to się dziwnie rozciera na kleju, wiecie? Wiesz co, ona tak wyblendowała sobie tutaj mocno... Początek, żeby mieć ten ombre. Więc roztarła to tak naprawdę. Później nałożyła na środek ten korektor. No tak. Jest... Marnowanie produktu. No zmarnowałam tutaj produkt. No to są właśnie takie instatryki, słuchajcie. Czyli to ciekawie wygląda po prostu śmiesznie, do zabawy, ale no kto by to robił na co dzień? Nie wiem. No może będzie mieć perfekcję na brwi od tego, ale czy warto? Czy warto? Tylko ja nie mogę cię dać. W sensie... nie mogę, po prostu to. No szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że to będzie Unibrow, ale no cóż. Uwaga na tego. Kamerę. Trochę nam się obcięło niestety, jak zaczęłyśmy nakładać korektor. Ale słuchajcie, tak, nałożyłyśmy na środek korektor i już powiedziałam Hani, że zauważyłam, że nawet mimo tego, że korektor jest kryjący, to on wziął trochę tego barwnika spod spodu, z naszej pomady czy kredki i ten środek robi się po prostu bardziej szary i nie podoba mi się to. To prawda, ale bardziej to jest widoczne chyba na żywo niż... Tak, chociaż ty też miałaś pomadę. Tak. Pomada, no wiadomo, że ma mocniejszy pigment niż kredka. Ja miałam kredkę, gdzieś tam tą kredkę może jest łatwiej troszeczkę przy... Nie jest mi łatwo tu wyblendować tego korektora z... No nie, nie jest to trudne. Także moim zdaniem jest to utrudnienie sobie życia. To jest instagramowy trik, żeby po prostu... To prawda, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc, w sensie z punktu mojego widzenia gdzieś tam pracy z brwiami nie ma to sensu. No. Także czy próbujcie tego w domu? No nie próbujcie. Nie. A co teraz powiesz o mydle i o mydło mi się podoba. Mydło mi się podoba. Tak, mydło jest fajniejsze. Chociaż też wiecie co, szczerze mówiąc, no ja jakby zajmuję się brwiami na co dzień, więc wiadomo, że mam dostęp do tych kosmetyków, używam ich dużo, maluję innych ludzi i jakby... Mam do tego ten żel, ten 24 Hour Brow Setter i efekt można uzyskać podobny. Natomiast jeżeli chcecie spróbować, uważam, że ta metoda jest fajna, bo to działa. Rzeczywiście te brwi wyglądają dobrze. Po nałożeniu nawet kredki nie widzę tego, żeby, wiecie, żeby to było jakieś złe, żeby to mi nie leżało. Tak. Jakby nie ma się czego trzymać. Tak, się to prawda. Dobra, to jeszcze wyczeszę od tego mappingu. A właśnie, jak robicie ten mapping, te 3 punkty, to później wystarczy leciutko wyczesać te kreski po prostu szczoteczką, tak, bo to jest istotne. Tak, tak, tak. Ale uwaga, nie utrwalamy teraz brwi, ponieważ będziemy je teraz utrwalać następnym insta testem. Okej. Okay. Jak to jest w ogóle, że ty używałaś tej samej kredki, a masz o wiele... Znaczy ja użyłam w końcu pomady, ale masz o wiele jaśniejszy. Ty masz chyba delikatniejszą rękę do tak, kredki. Ja mam delikatną rękę do... O, dzięki. Z mappingu musisz sobie... Muszę sobie zaraz poprawić. Wykorektorować. Zaraz to robisz delikatniej, prawda? Robię delikatniej dosyć, to prawda, plus pamiętaj. Wiecie, że ja nie miałam w ogóle henny. Ty masz henny. A, racja, że ja mam ciemniejsze to. Ja miałam henny robioną 4-5 tygodni temu, więc praktycznie tego koloru mnie nie ma, plus moje brwi są mega jasne, plus gęstość moich włosków jest mniejsza niż twoich. Okay. Inna konstrukcja, dlatego takie jest. Okay. Więc zawsze jak nawet oglądacie kolor produktu do brwi, sprawdźcie na sobie, naprawdę. W beneficie tej Precise kredki jest 12 kolorów. Macie rudę i tak, siwe. Tak, ona ruda jest szara, jest ciepły w ogóle ta brąz, szara jest fantastyczna. Jaki to jest numer ten szara? To jest po prostu grey, ja gdzieś tu mam. Okej, okay. Grey jest fajny, bo on jest... właśnie mi dziewczyny w beneficie opowiadały, jak byłam w Sephorze, że ten kolor jest idealny dla osób, które mają siwy blond. Tak, tak, tak. Tak, to prawda. Jak macie dziewczyny ogóle... szary, siwy blond zrobione, tak, taki zimny, śmiało tego użyć. Super sprawa. Haniu, jak ci się podobają testy, insta testy? Chcesz więcej nagrać? Tak. Chcecie, Haniu, częściej to mówcie. Mówcie, ja chętnie fajnie zawsze do Karoliny. Zawsze tak się super bawimy, jakbym się z Kumpelą spotkałam. No. Całkiem serio. Słuchaj, no, pierwszy, pierwszy film jest taki. Nasza ulubiona Huda Beauty Insta Queen. No wiadomo. I słuchaj, co Huda robi? Dobra, tutaj nie ma, ona się przygotowuje, nie ważne. Tak. Brwi. Robi brwi, maluje brwi waszą kredką. Tak, Precise Lino. A i potem... Zaraz, tutaj, to jeszcze nie koniec. Ona się pudrowanie tam... pewnie? Tak. I Huda co robi? Bejkuje brwi. Powiedziała, że to jest
niezbędne. I pokażę Ci drugi film. Patrzcie, drugi nasz film jest cały poświęcony bakingowi. Chuda, że to są wszystkie. Tak. Co się nie kojarzę, to filmy na pewno oglądałam, ona w ogóle robi super filmiki, bardzo lubię jej content. Tak. I ona to później wyczesuje, zawzięła waszą kredkę i wyczesuje to. Mm-hmm. Czy te brwi nie będą wyglądały sztucznie, sucho, nienaturalnie? Robiłaś to? Wiesz co, tak, robiłam na pewno nie taką ilością pudru, jak ona nakłada, ale to na Instagram tak to właśnie też nakłada. Natomiast ja robiłam to też klasycznym pudrem i z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma ultra tłustą skórę, może to mieć sens, tak? Natomiast w moim przypadku nie ma to sensu, bo mam inny rodzaj brwi, ale jeżeli, nie wiem, macie naprawdę mega tłustą skórę, to może wam się to sprawdzić, ale zobaczymy teraz... Jak się to sprawdzi. To zmywamy się, czy... Nie, nakładamy na to. Tu mamy chudę, weź, jaki tam ci pasuje, weź sobie pędzelek. Dobra, super. I nakładamy, ona tak dosyć... Ona tak, no bogato. Dosyć tego nakłada. Po prostu na całość nakłada. Tak, nigdy tego nie... Jezu, no to się osypuje. U niej też się na filmie to osypywało. No i teraz, wiecie, robi nam się siwa brew. Oglądam takie różne reakcje, wiesz, makijażystów na to i oni mówią, że to w ogóle nie ma sensu. Chuda mówi, że ona ma niesamowicie tłustą skórę, no to jest nie trzyma jej się, więc ona musi mieć mocno ten primer, wiesz, tak. Przecież ten jej primer, ten produkt do... To jest bardzo taki... Do nóg i do dekoltu, wiesz, ona używa go na całą twarz, tak. Więc to na pewno nie jest dla każdego. No właśnie, wysypuje się na rzęsy. Ale to jakby no jesteśmy w stanie to przeżyć, wiecie, puder bardzo pobiera mocno. I zobaczcie, mydło pod spodem, no wygląda to tak trochę... Bo ja też się pokażę z bliska. No, u ciebie mniej? U mnie mniej, mniej włosków. Tak. Ale z daleka też to widać, że po prostu ta brew tak zgasła. Wybielona jest. No i co teraz? Po prostu nam wyczesujemy ją. Dobra. Wzięłaś już obie brwi? Nie, a ty wzięłaś obie? Tak, ja wzięłam. Sorry, to już dokładam. Dokładam. Ja teraz się czuję jak Huda Beauty autentycznie z tymi brwiami. Boję się, czy też mi to nie zmieni koloru produktu, wiesz? Ciekawe, a bo to ciekawe. Dołożyłyśmy dużo pudru i on jest teraz transparentny, ale... Masz ten taki ciemniejszy, miałbym jaśniejszy z tej chudy. I ona na przykład sobie robi resztę twarzy i później go... Tak. Czyli chwilę czeka, aż to rzeczywiście zrobi się ten baking. A w ogóle co sądzisz o bakingu tak na co dzień? Uważam, że to jest fajny sposób. Ja na przykład lubię czasami stosować tutaj, żeby odciąć kontrolę, jak mam czas. Mm-hmm. Natomiast pod oczami nie robię tego już. Kiedyś bo to robiłam, ciężko, z wiekiem. No, wiele. No, wiadomo. Po 30 się bakingu nie. Tak, jeszcze nie mam 30. Nie żartuję. Nie, Hania jest młodsza sporo ode mnie. Jak Cię poznałam, myślałam, że byłaś starsza, ale nie tak, dlatego, że tak wyglądasz, tylko dlatego, że masz takie bardzo dorosłe podejście do życia. To miłe. Jesteś poważniejsza taka, poważniejsza, tak mówię, nie mówię o swoim stylu, bo nie chodzi mi o Twój wygląd. Bo wiecie, teraz jest tak, że dziewczyna, która ma 18 lat, czy 38 może wyglądać tyle samo, ale chodzi mi o takie podejście do życia. Ale zawsze mi tak mówili, ja mam teraz 28 lat, więc... No. Jeszcze 30 nie ma. Jeszcze możesz bejkować. Dobra. Jeszcze mogę bejkować. Nie, no tak naprawdę wszystko zależy od skóry pod oczami. Ale powiem Ci, że nawet w tym świetle to te jasne brwi całkiem spoko. Dobrze Ci w jasnych. Dobra, no, wyczesuję. O Jezu, sypie się z tego. Dobra, jedziemy. Ona to tak hardkorowo wyczesuje. Ona to robi mocno. Ej, nawet spoko. Zobacz taką warstwę tej pomady i tego kleju. Tak, bo Ty masz inny produkt, więc to też trzeba przyznać. Ale jakby u mnie jest całkiem jedna tak, druga tak. Wiecie, co mi się jedynie nie podoba? Ten tutaj korektor, który jest położony na kredkę. Ja po prostu to widzę, że to jest takie szare, że mam taką szarą skórę tutaj i mi się to nie podoba, ale to jest jedyne, co mi się nie podoba. Dobra, ale nawet ten klej pod spodem, wiesz, że nie jest najgorzej ogólnie? Ale na mydle jest fajnie, bo mydło można nadal przeczesać, a klej już się nie da jakby wśród. I jak z bliska jestem, to widzę, że dobra. Coś tu poszło nie tak. Ale ogólnie, szczerze, nie wyglądają te brwi źle. To Ciebie też nie wyglądają źle. Z bliska. Tylko no ten klej, moim zdaniem, chodzi pod spodem. Top. Ale baking, powiem Ci, że fajnie. U Ciebie całkiem też okay. To u mnie spoko. Bo pamiętajcie, że ja miałam, to też sobie fajnie wyszło, że ja mam kredkę, ty masz pomadę, tak, bo to też inaczej tak, jest. Inny produkt. Chuda też utrwalała kredkę, nie? Ma też ale ona udała. Wszystko utrwala, więc tym się nie kierujmy. Tak, nam utrwala się każdy produkt do brwi. No i tak, no i koniec naszych testów, mamy zrobione brwi. Co smutno Ci? Że to już koniec? No. Kurczę! Słuchaj, mam parę gadżetów do brwi, takie wiesz, różne, które wydzielamy odległości. Jeżeli chcesz, możemy testować. Napiszcie w komentarzach na dole, czy chcecie Hanie znowu, bo jako specjalistka od brwi może nam trochę doradzić i powiedzieć, czy to zawsze ma faktycznie sens. Zawsze chętnie wpadnę i w ogóle dzięki za wszystkie miłe wiadomości, bo ja zawsze jak Karolina gdzieś mnie pokaże u siebie na Insta, na YouTubie, to ja dostaję od Was tak miłe wiadomości, więc jest mi bardzo, bardzo miłe, naprawdę. Masz super widzów. Wiem, są najlepsi, jesteście najlepsi. Jesteście, tak? Także podziękuję Wam profil Hani, Hanna Das Brows, taki bardziej prywatno-pracowy, bo tam też pokazujesz sobie na co dzień backstage z Waszej pracy.
Hania ma w ogóle najfajniejszą pracę na świecie. To prawda. Bo gdybym miała pracować w biurze, to bym pracowała u was. To zapowiadam. No, jak miło, ale nie. Dziewczyny są super, marka jest fajna, jest taka kobieca i kolorowa i wy na co dzień pracujecie w takiej atmosferze. Tak, dziewczyn, to prawda. Naprawdę jest bardzo miło, bo często was odwiedzam w biurze, także naprawdę fajna praca. No i podlinkuję wam oczywiście Benefit Poland, żebyście mogli zobaczyć wszystkie śledzić. Zdradzę wam, że niedługo wychodzi paleta, pełna paleta, więc ja jestem po prostu niesamowicie... No słuchajcie, zawsze do brwi będzie się działo dużo, już teraz mamy ponad 100 produktów w Benefit i jakby ciągle nam mało. Ja kocham brwi, brwi to jest podstawa. Także to są nasze dzisiejsze brwi. Napiszcie, co sądzicie o tych instahakach, czy byście wypróbowały, czy próbowałyście, czy macie ochotę, czy nie. Może... Najbardziej mydło. Tak, mydło było fajne i baking mi się podobał. Baking też. Pozorom fajne. Tak, mam teraz mega równe brwi od tego, wiecie. To od tego. I takie są czyste, zobacz, są takie czyściutkie. Tak, ale myślę, że to też jest zasługa twojej dzisiejszej... Możliwe. ...woskowania jednak, tego, że wiesz, masz włosków, łatwo pomalować. Także tyle. Dzięki za ten odcinek, dzięki Haniu, że byłaś. Dzięki, tak, to super było. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie kciuki do góry, jak się wam podobało, takie inne trochę wyzwanie. I do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.